Dzień dobry. Mamy 23 lutego. Nazywam się Filip Toroński i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Streameo. Pieniądze dla szpitala. Remont ulicy 1 Maja. Już niedługo dwie sale operacyjne w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej będą miały nowe oświetlenie. Wszystko za sprawą pieniędzy przekazanych przez Fundację Tauron. 100 tysięcy złotych tyle przekazała Fundacja Tauron Jeleniogórskiemu Szpitalowi. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wymianę lamp w salach operacyjnych. Właściwe oprzyrządowanie, właściwy sprzęt pozwoli nam na bardziej precyzyjne i bardziej dokładne i bardziej komfortowe funkcjonowanie tego miejsca. Te inwestycje po pierwsze unowocześnią blok operacyjny, po drugie zwiększą jego efektywność, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych. To będzie wyposażenie około dwóch sal operacyjnych, no i przez cały czas będziemy starali się, że tak powiem, żeby zmodernizować całość bloku operacyjnego. Senator Krzysztof Mróz, który zabiegał mocno o te pieniądze, podkreślał, jak bardzo przydatne dla mieszkańców regionu są spółki Skarbu Państwa. Te spółki rozumieją, że trzeba pomagać. I wszystkie większość spółek Skarbu Państwa ma swoje fundacje i hojnym gestem pomagają w takich chwilach. Dziennie w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskie wykonuje się około 40 operacji, co daje w skali roku ponad 14,5 tysiąca. Jak zapowiedział prezes spółki Tauron, lecznica może liczyć na kolejne wsparcie finansowe. Szpital swoim zasięgiem obejmuje całą Kotlinę Jeleniogórską. Jeszcze w tym roku w Szklarskiej Porębie rozpoczną się prace remontowe na ulicy 1 Maja. Jeszcze w tym roku w Szklarskiej Porębie rozpoczną się prace remontowe ulicy 1 Maja na odcinku od Jedności Narodowej do ulicy Kilińskiego. Na ten cel powiat karkonoski jako zarządca drogi pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Jest to dofinansowanie na poziomie 60%. Ja przypomnę, ta szacunkowa wartość całego zadania to 9 milionów 700. Po 20% do remontu dorzuca się powiat karkonoski i gmina Szklarska Poręba, która przygotowała projekt remontu ulicy. Szklarska Poręba w poprzedniej kadencji spisała porozumienie ze starostwem powiatowym, w którym widnieje zapis, że samorząd Szklarskiej Poręby przygotuje projekt na tego rodzaju inwestycje, bo my wiemy, jak chcielibyśmy tą drogę, jak ona by wyglądała i dla jakich celów by nam służyła. To jest przykład bardzo dobrej współpracy między samorządami. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym i burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Pozwolenie na budowę ma już starostwo powiatowe. Dlatego teraz jedynie pozostało nam wyłonić wykonawcę, no i przekazać plac budowy do realizacji tego niezwykle ważnego, strategicznego zadania. Projekt remontu ulicy zakłada użycie innego materiału niż asfalt. Będzie wykonana z kostki granitowej. Chodniki szerokości 2 metry z każdej strony z płyty granitowej, natomiast ta część jezdna kołowa z kostki granitowej. No będzie taka namiastka deptaka i myślę, że tu wszystkim i mieszkańcom, ale też władzom Szklarskiej Poręby właśnie o to chodziło, żeby taki był charakter tej ulicy, ulicy 1 Maja. Najistotniejszą częścią inwestycji będzie remont mostu na rzece Kamiennej. Będzie nowy i będzie bezpieczny przejazd przez ten most, bo w tej chwili jest takie zagrożenie, że po kolejnym badaniu technicznym tego mostu jest duże prawdopodobieństwo, że byłby w części zamknięty. W wyniku remontu na skrzyżowaniu 1 Maja z Turystyczną powstanie rondo. Ono faktycznie rozładuje troszeczkę cały ruch samochodowy dla samochodów jadących z wyciągu, jak wiemy, ulicą Turystyczną, Stromą. I tutaj będą wjeżdżali właśnie na to rondko. Na przestrzeni kilku najbliższych tygodni powiat karkonoski ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie otrzymali od swoich kolegów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze cysternę o pojemności 18 tysięcy litrów.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie wzbogacili swoją flotę o cysternę na podwoziu Mercedes Actros. Będzie ona wyjeżdżała nie tylko do zdarzeń na terenie gminy Podgórze, ale i całego powiatu. To jedyny tego typu wóz w szeregach karkonoskich OSP. Samochód potrzebny z racji zabezpieczenia wodę przy dużych zdarzeniach pożarów, czy to jakichś budynków, czy nawet lasów, ale także i dobre zabezpieczenie, jeżeli chodzi o dowóz wody, możliwe, że nawet pitnej. Cysterna o pojemności 18 tysięcy litrów wody bardzo ułatwi nam pracę, mówią strażacy. W tej ilości wody znajduje się 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych o pojemności, przypuśćmy, 3 tysięcy litrów, tak jak nasz samochód. Czyli jeden samochód, jakby 6 samochodów naraz. Mamy średni samochód dwuletnie Volvo. Serce naszej jednostki, czyli Star, również średni oraz lekki kwatermistrzowski samochód marki Lublin. Samochód druhowie otrzymali z Jeleniogórskiej Państwowej Straży Pożarnej dzięki zaangażowaniu zmarłego już komendanta Radosława Fijołka, który bardzo zacieśniał współpracę między ratownikami i na jego cześć cysterna nosi jego imię. Nas jako strażaków zawodowych jest tylko garstka, natomiast cała potęga jest właśnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Cały ten potencjał osobowy i sprzętowy. Potrafił zbudować tą społeczność strażacką i dobrze połączyć we współpracy z Komendą Miejską, ogólnie ze strażakami z PSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowie to 25 druhów i zaangażowana społeczność. Wszyscy muszą być potrzebni, bo jak ktoś ma kłopoty, to ruszają. Rocznie wyjeżdżają nawet do 70 zdarzeń. Jeździmy do miejscowych zagrożeń, na przykład ostatnie działania przy usuwaniu skutków wiatrów, do pożarów, do zdarzeń drogowych. Na wiosnę jednostka włączona ma zostać do systemu KSRG. Dzięki temu druhowie dysponowani będą do zdarzeń na terenie powiatu karkonoskiego i w razie potrzeby poza jego granicami. Śpiewać każdy może. Udowadnia to kilkadziesiąt osób, które zaangażowało się w powstanie chóru przy Filharmonii Dolnośląskiej. Prawki, praca z oddechem i wspólny masaż. Tak rozpoczynają się próby chóru, który powstał przy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Tutaj nikt nie przyszedł z przymusu. Każdy przyszedł po to, żeby śpiewać, bo każdy lubi śpiewać. Jest interesująco, jest ciekawie, jest coś nowego, zaskakującego i taka fajna przygoda. Kilkadziesiąt osób spotyka się raz w tygodniu, by wspólnie muzykować, przełamać swoje bariery i realizować pasję. Ja myślę, że trzeba taką poczuć wewnętrzną zgodę na to, a właściwie to znaleźć ją, bo pewnie dużo ludzi umie śpiewać, tylko hamuje nas takie, nie jesteśmy dobrzy, nie jesteśmy perfekcyjni, bo tak od razu byśmy chcieli. Tutaj wystarczy chcieć. Czy trzeba znać nuty? Absolutnie, nut nie trzeba znać. Jest to oczywiście bardzo ważna umiejętność, przydaje się. Natomiast jeżeli ktoś potrafi śpiewać, ma odpowiednie umiejętności wokalne, ale nut nie zna, to może śpiewać w chórze najbardziej. Dusza śpiewa, jak jesteśmy radośni, weseli. Głos jest mniej ważny, jak śpiewamy całym sobą. Choć rodzinne muzykowanie odchodzi do lamusa, a na chwilę ekspresji pozwalamy sobie najczęściej w samotności, to chórzyści z Jeleniej Góry pokazują, że w grupie siła. Mało się śpiewa w domach, odeszło się chyba od śpiewania. Wydaje mi się, że to są telefony, tablety i telewizja. A wy wychodzicie naprzeciw. A my wychodzimy właśnie dlatego, odrywamy się z codzienności i tutaj mamy swój taki świat. Sobie ten repertuar, opieramy go na muzyce sakralnej, muzyce ludowej, ale na razie chyba nie chcę zdradzać dokładnie co śpiewamy, ale na pewno celujemy w to, żeby ten repertuar był bardzo bogaty. Koncert inauguracyjny chóru planowany jest późną wiosną. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.